Jeśli kiedyś za edukację wezmą się mądrzy ludzie, to jest szansa na zmiany, bo na edukację należy patrzeć szeroko. Niepodmiotowe traktowanie, niezrozumienie, brak szacunku. Są rzeczy, o które Korczak 100 lat temu upominał się dla dzieci. Trafił zauważyć więcej niż ludzie dzisiaj żyjący. Za 100 lat Korczak będzie człowiekiem XXI wieku, a później XXIII, no to był wizjoner. On rozumiał dziecko i wykraczał poza swoją epokę i jeszcze kilka innych.